dzisiejszym na drodze krajowej numer 3 na wysokości miejscowości Mysłów doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, który najprawdopodobniej w wyniku silnego podmuchu wiatru doszło do przewrócenia naczepy oraz docelowo całego samochodu, który nie był dociążony żadnym ładunkiem. Kierowca nie ucierpiał. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu rozlewiska oleju napędowego, który wyciekał ze zbiorników, około 300 litrów tego oleju. 200 litrów żeśmy wypompowali do zbiorników zastępczych. W tej chwili za pomocą sorbentu jest neutralizowana substancja właśnie oleju napędowego. Kapitan Tomasz Kita, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.